Stowarzyszenie Dom Aniołów Stróżów potrzebuje wsparcia i rozpoczyna zbiórkę na remont pomieszczeń. We wtorek wolontariusze i dzieci z Domu Aniołów Stróżów zorganizowali happening w Galerii Katowickiej i budowali dom z symbolicznych cegiełek, żeby zachęcić mieszkańców do wsparcia. Jedna ze świetlic dla dzieci w wieku młodszym szkolnym, to są dzieci, które mają 6 do 10 lat, jest po prostu od samego początku, do 18 lat w tym budynku, no nie remontowana. A ponieważ dzieci to żywią, jeszcze w tym wieku, to taka dynamika jest oczywiście ogromna, życiowa, no to jakby to pomieszczenia są bardzo zniszczone i chcemy wyremontować im łazienkę, żeby mieli czystą, schludną, ładną, miejsce do nauki, żeby było przejrzyste, jasne, żeby mogli rzeczywiście mieć takie warunki do pracy. Mowa o pomieszczeniach w katowickim Załężu, to jednak nie wszystko, bo potrzeby są większe. Remontu wymaga choćby sala w Chorzowie Batorym, która jest zniszczona, a ostatni remont przechodziła pół wieku temu. Do wsparcia Domu Aniołów Stróżów zachęcali dzisiaj były piłkarz, a obecnie trener Dariusz Dudek, a także katowicki radny Krzysztof Pieczyński. Ten remont też jest zrobiony po to, aby nasze dzieci miały, nasze aniołki miały lepsze możliwości nauki, zwiedzania, można powiedzieć, świata dziecięcej nauki, bo tutaj się uczą, tutaj spełniają swoje marzenia, dlatego prosilibyśmy Was wszystkich o zaangażowanie się w tą naszą jakby zbiórkę na remont. Wartości wynosi się z domu, one wynoszą z Domu Aniołów Stróżów, co pokazują choćby dzisiaj, patrząc jakie są pracowite. Stowarzyszenie Dom Aniołów Stróżów można wesprzeć poprzez stronę anioły24.pl/dom.